Gdzie była kamera? Gdzie była kamera? Ale widzę. A ty zresztą? Dam za szereg. A ty co? Mają winnego. Kogo mają? Zieliński przyszedł za aparatem. Tak? No, bo tam jego trafą, nie? No. Zejdź drogi. Mam za dużo. Mam się znowu leżeć, tak? W tym samym miejscu. Witam Was, jak to powiedziałem przed chwilą, speed rower jakiego nie znamy, więc widzieliśmy się przed Waszym biegiem, jak to wygląda po Waszym biegu, jakie odczucia, jakie wrażenia, bo to jest zupełnie inny sport niż do tej pory uprawialiście. Jak Wam się jechało? Strasznie ciężko. To znaczy? Trasa, no, śliska, błotnista, dużo też śniegu było i ciężko się jechało, szczególnie na zakrętach. A Tobie? Było najłatwiej, liczy się. Dojechaliśmy cało do mety, ukończyliśmy ten wyścig. To się liczyło, nie było ważne miejsce, które zajmiemy, tylko sam udział. A co do trasy, tak kolega powiedział, nie było najłatwiejsze. My jesteśmy trochę do innej trasy przyzwyczajeni, mniej powiedzmy błotnistej, nie takiej śliskiej, ale podwaliliśmy to, myślę,
z dobrym wynikiem. Czy po cichu liczyliście na coś więcej, czy po prostu jeszcze myśleliście, że wypadniecie jeszcze gorzej? Liczyliśmy, że w ogóle nie dojedziemy. Właśnie, były plan, żeby po czwartym kółku zjechać, bo już trochę na kilka kilometrów było, coś sprawiało się wtedy, ale udało się, to jest najważniejsze. Trasa śliska, mokra, błotnista. Upadki jakieś były? Oczywiście. Który z was zaliczył? Ja. Kolega Michał, mi się na szczęście udało, bez trochę. Pierwsze okrążenie w ogóle było takie jakieś dziwne. No to zapoznanie z trasą zapewne. No już trasy znaliśmy trochę wcześniej, ale po prostu było zbyt gęsto, że tak można było powiedzieć, i jeden za drugim ta jazda tak się kończyła. No bo tak jeszcze na początku jak patrzyłem tam na wzgórze, na wzniesieniu, to jeszcze tam byliście w miarę za czołówką, a tak, potem już... Był jeszcze kontakt wzrokowy, później już był kontakt tylko jakiś tam inny. Dziękuję za rozmowę. Podsumowując dzisiejsze zawody, zaczniemy oczywiście od tej ładniejszej części zawodów, czyli od kobiet. Miło nam, że w tych zawodach startowało 100% więcej panie w Poznaniu, o aż 4. Jak było? Tak było? Dobra. Pierwsze miejsce. Pierwszy na tych mistrzostwach Gniezna w kolastwie przełajowym w kategorii kobiet. Lucja Pietrzak. Lucja Pietrzak, klub Koźminianka, Koźminek. Drugie miejsce Marlena Babrzyniak. Trzecie miejsce Tomczyńska Anna, Koźminianka, Koźminek. Nie, no tak, z tego samego klubu pochodzi Ola Dawidowicz, mistrzyni świata. Jeździła na początku swojej kariery. O wręczenie pucharu bardzo prosimy pana prezydenta miasta Gniezna. Gratuluję serdecznie. Koźminek na Gnieźnicy, bo to trzecie w historycznym miejscu, to jest taka, w tym miejscu, w którym jeździły dziewczyny, to jest prahistoryczna osada gnieźnieńska. To badania bardzo dobrze mówiły, że tutaj gdzieś nie było. A więc jeśli jest koźmin, to pewnie też historia jakaś. Serdecznie, dobre. I bardzo prosimy jeszcze o podejście miejsca czwartego, Paulina Andrzejewska. Nie ma. Proszę Państwa, kategoria, która zawsze na wszystkich zawodach jest kategorią najszybszą, najsilniej obsadzaną w tej kategorii. Puchary ufundował prezydent miasta Gniezna, pan Jacek Kowalski, kategoria elita. Miło mi poinformować, że w pierwszych otwartych mistrzostwach Gniezna w kolarstwie przełajowym w kategorii elita pierwsze miejsce zajął Radosław Lonka, Koratek Team Poznań. Miejsce drugie, Sebastian Swat, Swat Team Czechinowo. Miejsce trzecie, Piotr Ankowiak. Piotr Ankowiak. Chyba pojechał, bo wiem, że on jest 41. To jest chyba ten od licznika. Nie. Chyba nie. Bardzo. Oraz miejsca od 4 do 6. Sylwester Swat, Swat Team Przeźmierowo. Karol Wojtczak, Strzelce Krajeńskie. I miejsce 6. Patryk Franz, Akpol Team Gniezno. Brawo. Tak,